Uwaga, podłączam. Okulary ochronne. Tutaj przez żarówkę jest. 3, 2, 1. Udało mi się taką usterkę wywołać, nie wiem jakim cudem. Nienaruszona plomba. I to mi się podoba. Trzeba uważać, żeby go na wylot nie przewiercić. Czyżby tu jakieś coś przywierało na tej linii? Grzeje nam się dioda, która w ogóle nie świeci, od Rekonda. Już chciałem wymieniać LM324 i ten 258. Jak będzie dziwnie startowało, to już nawet nie wiem czego szukać. Spoko, jest opcja, tutaj wchodzimy tak. Max min i jeszcze mieć odczyt aktualny. Ale się pomyliłem i ten został wymieniony na troszeczkę większy, ale jeszcze tu pasuje. 4,7 ampera ładuje ładowarka. Ja zgłupiałem, ale no nie bywała usterka jak dla mnie. No ale widzicie, to jest dokładny przykład, że bez termowizji czasem cię nie zlokalizuje usterki. Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny Citek 5, dość nietypowy, ponieważ świeci się kilka diod. Napięcie jest takie, 0,5 ampera, bardzo dziwne zachowanie. Załóżmy, że zdejmiemy. Ten przycisk nie reaguje. O, coś tu przeskakuje. Dziwne zachowanie. Wymaga to rozebrania tej ładowarki, a nie była grzebana, tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ jeszcze jest tutaj nienaruszona plomba i to mi się podoba. Takie sprzęty nieotwierane przez nikogo, aż miło naprawiać. O, zobaczcie. Coś tu jest nie halo. Coś tu jest nie halo. No dobra, zobaczcie. Na szybko, już bez mikroskopu zmierzymy sobie. 12 kilomów. One zwykle w układzie te przełączniki tyle mają, ale patrzcie, jak naciskam, powinno być 0. Jest naciśnięty przełącznik. Przełącznik nie działa. Może nam coś przełącznik przywiera. O! Może on jakieś impulsy daje, aczkolwiek najpierw sobie ogarniemy ten przełącznik. Ja je niestety dorabiam, bo nie da się takiego kupić, jakby ktoś ogarnął. Chyba że są po 5 dych, to też nie warto. Ja po prostu szlifuję szlifiereczką dziurkę w przełączniku. Także ten odlutuje, tu już nie będę wam pokazywał. Kiedyś to pokazałem w jakimś filmie z którymś Citekiem. Też chyba z 5 czy z 7. No podlinkuję wam ten film tutaj, jak to robiłem dokładnie. A po prostu ja go poza kamerą zdejmę, wsadzę zwykły przełącznik i zobaczymy, czy to coś zmieni. Z jednej strony i będziemy podnosić go troszeczkę. Poszło. Tutaj można by rozlutownicą odessać to, także niech się nagrzeje przez 1000 godzin. No i wtedy druga strona tak samo łatwo pójdzie do góry. Dobra, tu może widać, albo i nie widać, już są uwolnione, odessane te, nie nagrałem tego, rozlutownicą. No i teraz po prostu szeroki nóż, najlepszy grot. Działamy. Zmierzymy sobie rezystancję tutaj pomiędzy tymi padami, jak jest bez przełącznika. Przynajmniej się ta rozlutownica nadaje. Słaba jest, nie ma mocy niestety. Hakko albo ten Denon by się przydał. Hakko podobno lepsze. No widzicie, 12,2 kg. Teraz trzeba coś wykombinować z przełącznikiem, żeby był takiej samej wysokości co oryginał. A ja od razu w nim dziurkę szlifnę tą szlifierką, wiecie? Żeby już było na gotowo. Dobra, jest nawiercone taką szlifiereczką. Trzeba uważać, żeby go na wylot nie przewiercić. To otwór jest trochę większy. Ja tu daję klej taki do wyświetlaczy telefonów. No i będzie po prostu przełącznik. Partnerem kanału jest PCBWay. Z okazji świąt do końca roku wykonanie druku 3D czy obróbka CNC nawet 50% taniej oraz wiele innych kuponów zniżkowych do wykorzystania. Dodatkowo tajemnicze szczęśliwe losy do zgarnięcia, na przykład ja wylosowałem moduł ESP32S do odebrania przy okazji składanego zamówienia. Przypominam też o akcji Projekty z widzami, jeśli chcielibyście wykonać wspólnie ze mną projekt. Wszystkie szczegóły w opisie filmu. Dzięki za oglądanie. Dobrze, nagrywamy. Tak, napięcie na akumulatorze. Jakie jest teraz? Uwaga, podłączam. I znowu są po dwie diody. Teraz nawet trzy tutaj na dole. Pytanie, czy stabilne jest napięcie mikrokontrolera?
Coś tu z prądem jest jakby, ona trzeszczy ta przetwornica, słyszycie to? Chyba nie. Ale trzeba kondensatory przemierzyć. One nie wyglądają źle na oko, ale też mogą być wywalone. Siedzę przy tym Citeku. Udało mi się taką usterkę wywołać, nie wiem jakim cudem. Już miałem kilka tak razy. Tu mam podłączone 5 V z Ridena. Pobór prądu wygląda no, całkiem stabilnie. No mega dziwne. Czyżby tu jakieś coś przywierało na tej linii? Dobra, jesteśmy na P2 Pro. I jak z daleka... A dobra, bo jesteśmy w makro. Z daleka tak to wygląda. Jak założę obiektyw, to co nam się grzeje tutaj? Grzeje nam się dioda, która w ogóle nie świeci, od Rekonda. Oraz grzeje nam się rezystor. Dobra, zmienię tryb. Teraz nam się świeci nam się ta dioda oraz ta dioda. Te dwie diody nam się świecą. Cały czas nam się grzeje ta. Może tu jest zwarcie diody po prostu. O, teraz tam zgasło. Świeci nam się ta dioda i ten rezystor zaczyna nam się grzać. Teraz włączyłem, że nam się świeci ta dioda ta i zaczyna nam się tak grzać. Kurde, nie wiem, czy ta dioda nie jest po prostu zwarta. Bo ona już w ogóle przestała świecić. Mega ciekawe. Teraz ją wyłączyłem. Zobaczymy, czy ona sobie ostygnie. Cały czas jakby się grzała. Dioda od Rekonda, która już w ogóle nie działa. No, powiem wam. Zaczynam myśleć, czy ona nie jest, ta dioda wypalona. Ta, ona w ogóle już nie działa. I ona nam zwierając może nam tutaj bruździć. Bo ładowarka niby działała. Dobra, muszę sobie zrobić zdjęcia, jak te diody wyglądały. Jak są fabrycznie pomontowane, w którą stronę. No i zaraz może coś dobierzemy. Dobra, nagram mikroskop, jak to Fabi robi. Tutaj widać, jak te diody są zbudowane. Na prawej połówce jest taki kropeczka i to świeci. Tu mamy niebieski pasek, tu mamy zielony pasek. Tu też taki pasek i tu zielony raczej. I teraz sobie zmierzę, w którą stronę one teoretycznie przewodzą, a w którą nie. I na tej mierzyłem już jest zwarcie 0,20 V, a na tych jest 1,1, więc może to jest zwarta dioda. No i wywaliłem tą diodę. No i teraz ona się powinna świecić Rekond. Teraz mamy motocyklowy, samochodowy, ten, no i Rekond. Czyli ta dioda raczej padła. Tu ją mam wywaloną, bo już chciałem wymieniać LM324 i ten 258 na 358. 358 jest chyba do 70 stopni, albo 80, a LM258 jest do 85, 105 stopni, no nieważne. 258 jest na wyższą temperaturę niż LM358, także to jest taka różnica, więc jako, że to jest konstrukcja zamknięta, gorąca, to tu jest LM258, ale na chwilę chciałem po prostu diagnostycznie dać 358, właśnie też wyszarpałem 5-woltowy stabilizator napięcia, żeby zobaczyć, czy on mi nie przywiera. No też mi się to wydawało dziwnie, nieprawdopodobne, bo ta ładowarka działała właśnie, tylko na źle te wyświetlała te tryby, więc no to dioda padła, dioda LED, niebywała usterka jak dla mnie. No nic, znajdę taką diodę, są takie żółto-pomarańczowe, coś tu się postaramy wstawić i zobaczymy. Wow, no szok. No i zobaczcie. To jest Rekond, na zielono oddałem go, bo mam tylko zielone diody takie, ale diody mają różne parametry. Patrzcie, 55 mili kandeli, taką dałem właśnie, żeby nie świeciła za jasno.
bo 520 milikandeli to by oczy wypalała. Mam też czerwoną 280 milikandeli, no ale no nie chciałem, żeby ten rekord był czerwony, tylko nie chcę, będzie rekord po prostu zielony. Także no wszystko sprawne, tylko to. Tylko jeszcze ona ciężko rusza, muszę zobaczyć stronę pierwotną. Wiecie, ten duży kondensator i tu są takie dwa małe rozruchowe, chyba rozruchowe, tak mi się wydaje. Nie patrzyłem, co jest za funkcja. Muszę je dokładnie zmierzyć. No jeszcze wylutowałem te dwa kondensatory. Ten duży 47400, a tu mamy na 50 V 22 mikro razy 2. Tu też jest 22 mikro. No i one są wszystkie dobre. Także wracają na swoje miejsce. Zobaczymy, jak to będzie startowało. Jak będzie dziwnie startowało, to już nawet nie wiem, czego szukać. Dobra, słuchajcie, okulary ochronne. Tutaj przez żarówkę jest. 3, 2, 1. No, ruszyła poprawnie. A co, przycisk nie działa? No, mój przycisk chyba nie działa. Trzeba go dokładnie do końca mocno naciskać. Tak. Od tego wiercenia tych otworów czasami te przyciski są takie właśnie. No ale teraz trzeba testować. Też ja to... O Jezu. Te pierwotne kondensatory też lutowałem. Może dlatego teraz tak lepiej wystartowała ta przetwornica. Ja będę musiał przez kilka dni po prostu na zimno rano podłączać i testować. Czy to nie ruszało przez przywartą diodę? Czy co? No ale widzicie, to jest dokładny przykład, że bez termowizji czasem cię nie zlokalizuje usterki, bo tu po prostu na termowizji było widać, że się grzeje ta dioda. Dobra, już jest, która jest północ jakoś tam. Zaraz północ. Idę coś zjeść i spać. Chociaż nie powinno się jeść na noc. Partnerem odcinka jest Renex. Na www.sklep.renex.pl kupicie sprzęt lutowniczy, narzędzia i wyposażenie warsztatowe czy produkcyjne. A za każdy wydane 1000 zł otrzymacie 150 zł rabatu na zestawy mat ESD. Pamiętajcie, że z kodem rzeźbiarz10 macie 10% rabatu na cały koszyk. I pod tym filmem możecie zgarnąć darmową matę ESD od Renexu. Szczegóły w opisie filmu. Dzięki za oglądanie. No siema, sorry, że tak na podłodze, ale tak na szybko rano wstałem sobie, uznałem, że trzeba zrobić testy. 4,7 ampera ładuje ładowarka, jest w trybie rekont. Rekont ma zieloną diodę, no niestety nie miałem pomarańczowej. Zrobiłem nowy przycisk, bo tamten przy wierceniu, jak się wierci, to się obraca czasem w przycisku ten czarny pypeć. Musiał się zniszczyć przycisk, także przytrzymałem podczas wiercenia szczypcami, żeby się nie obracał ten plastik, więc teraz jest poprawiony. Tutaj fajnie na multimetrze widać. No tu jest funkcja, zobaczcie, czekajcie, już wam pokażę. Spoko jest opcja, tutaj wchodzimy tak. pH to jest max min. Możemy zatrzymać na przełączanie, reset, albo po prostu rejestrować max min i jeszcze mieć odczyt aktualny. Więc tego brakuje w moim multimetrze, więc to jest bardzo fajna funkcja w tym oscyloskopie małym przenośnym. I tu jeszcze jakiś tam generator jest, jeszcze go tak nie testowałem dobrze, ale całkiem mi się podoba, bo można szybko sobie podejrzeć w układzie przebiegi. No co, to się ładuje 4,7 ampera. Jesteśmy na minusie energetycznym, tu jest 75 W, bo żaróweczka, tu jest z tyłu żarówka, widzicie, która obciąża akumulator, żeby nam się nie ładował ten akumulator, żeby sprawdzić wydajność ładowarki. No tam około 5 amperów niby pobiera. Także nawet ładowarka nam nie jest w stanie tyle dostarczyć, co nam ta żarówka zabiera. Także to może być chyba koniec, jeszcze zobaczymy, najwyżej jeszcze tu wymienimy ten duży kondensator 400 V, te 2,22 mikro po stronie właśnie pierwotnej i najwyżej jeszcze się diodę zamówi pomarańczową, ale nie wiem, czy to będę dogrywał, czy po prostu zakończę ten film. Mam nadzieję, że czegoś tam się dowiedzieliście. Ja zgłupiałem, ale no czegoś tam się nauczyłem, dowiedziałem. Bardzo rzadko, mi się nigdy nie zdarzyło, żeby dioda LED była zepsuta. Czemu ta ładowarka nie chciała startować? Wydaje mi się, że ta dioda mogła przywierać właśnie mikrokontroler i może tu jest jakaś procedura startu, że się nie zgadza na start, jeśli jakieś jest przywarcie na linii 5 V. No powiem wam szczerze, nie wiem. Ja muszę jej jeszcze potestować na zimno, na ciepło i dopiero się zobaczy, czy to jest naprawione, czy to nie jest naprawione.
No jeszcze przed chwilą go odłączyłem od akumulatora, bo skończył rekonda i ta dioda zaczęła mi migać i nie świeciła się żadna z tych diod. I kurde, się zastanawiam, czy coś jeszcze będzie z nim nie halo. Wygląda na to, że tak ma być. Tu mam drugiego takiego Citeka. Ten jest trochę bardziej używany, ale też tak reaguje. I też potem można włączyć. To chyba po prostu zgłoszenie takiego niewykrycia akumulatora. Tak mi się przynajmniej wydaje. Także bardzo możliwe, że już jest dobrze. No i na koniec dogrywka. Wymieniony został kondensator, ten 400 voltów, przepraszam, i te dwa malutkie. Tutaj nawet wjechały nowe takie, ale się pomyliłem. Golden Hikon, bo jest tylko do 85 stopni, więc wjechały 105-stopniowe. Te dwa malutkie i ten został wymieniony na troszeczkę większy, ale jeszcze tu pasuje. Także jest dobrze.